tym filmie zobaczycie prezentację mocnej grawerki laserowej Skolfon S30 Max. Pokażę też przykłady grawerowań oraz cięć. Zapraszam na materiał. Wszystko to, co tutaj widzicie, zostało zrobione na tej grawerce. Zacznijmy jednak od tego, co otrzymamy po zakupie tej grawerki. To jest cała zawartość paczki. Mamy tu sporo elementów, które musimy samodzielnie zmontować. Ale nie jest to trudne, gdyż instrukcja jest szczegółowa, a mamy też dodatkowo przygotowane przez producenta poradniki wideo. Tak wygląda grawerka po zmontowaniu, a teraz krótka relacja z montażu. Konstrukcja jest prawie w całości aluminiowa. Dodatkowo oś X, na której prowadzony jest laser, jest to szyna klasy przemysłowej na łożyskach. Zarówno na osi Y, jak i X montujemy wyłączniki krańcowe. Przy tej dużej mocy lasera grawerowanie, a zwłaszcza cięcie drewna, wymaga wspomagania powietrzem. W zestawie otrzymujemy sprężarkę do tego celu. Sterowanie nią odbywa się z poziomu programu Lightburn. Aby funkcja wspomagania powietrzem działała, należy zaznaczyć M8. Z lewej litera S wycięta ze wspomaganiem powietrzem, a po prawej bez wspomagania. Widać różnicę. Nie dość, że wycięcie jest niedokończone, to jeszcze widać okopcenia. Aby wyznaczyć odległość głowicy od obrabianego materiału, należy użyć dołączonego walca. Metoda zastosowana w Skolfon S30 Max jest trochę niewygodna. Inni producenci ulepszyli znacznie ten system już. Wyznaczanie odległości za pomocą walca i aż 4 śrub jest trochę kłopotliwe. Przed przystąpieniem do prac z grawerką należy zabezpieczyć podłoże. Zanim przystąpimy do wykonywania różnego rodzaju projektów, dobrze jest sobie przygotować wzorniki, aby poznać możliwości maszyny. Oto one. Wzorniki te zostały wykonane na sklejce o grubości 3 mm. Mając już wiedzę o możliwościach maszyny, możemy przystąpić do wykonywania projektów. Projekty przygotowujemy w programie Lightburn. Skolfon S30 Max będzie też działał z programem Laser GRBL, ale nie będzie działało wspomaganie powietrzem. Jeżeli chodzi o wykonywanie projektów, to musimy się trochę tego nauczyć i popróbować. Zachęcam do obejrzenia mojego filmu o początkach w programie Lightburn. Link u góry ekranu.
Wykonanie tego projektu zajęło laserowi godzinę. Jeżeli będziemy przyglądać się pracy lasera z bliskiej odległości, należy użyć okularów ochronnych. Osłona na laserze może nie wystarczać. A to wynik końcowy tego projektu. Efekt wyśmienity. To, jaki rezultat końcowy nam wyjdzie, zależy od prędkości lasera oraz od jego mocy. Teraz wytniemy pudełko w sklejce o grubości 3 mm z prędkością 300 mm na minutę i mocą 100%. Jak mogliście zobaczyć na wzornikach, ta prędkość mogłaby być większa. Ale z racji tego, że sklejki są z różnych materiałów, ja osobiście wolę ustawić prędkość mniejszą i mieć pewność, że wszystkie elementy zostaną wycięte do końca. A to pudełko wykonane z tych elementów. Tym laserem możemy ciąć też drewno grubsze. A to przykład tego cięcia. Prędkość 100 mm na minutę, moc 100%, dwa przejścia. Jak wspominałem wcześniej, oś X prowadzona jest na szynie przemysłowej łożyskowanej, a oś Y na wózkach. A tak pracuje laser przy projekcie liniowym, wektorowym. Ten fragment filmu jest bez żadnych przyspieszeń. Praca lasera jest dość głośna, a to ze względu na wentylator chłodzący głowicę. A to rezultat końcowy. Wszystkie krzywizny, załamania są bardzo dobrze wykonane. Oprócz pracy w drewnie możemy też wykonywać grawerowania na innych materiałach. Może to być ceramika, skóra, szkło, metal i wiele innych.
Tu przykład grawerowania na stali nierdzewnej, od lewej prędkość 1000, w środku 500, po prawej 100 mm na minutę. Moc wszystkich grawerowań 100%. Grawerką możemy też ozdabiać różnego rodzaju przedmioty. Mogą być to na przykład meble lub inne rekwizyty. Podsumowując, grawerka laserowa Skulfon S30 Max o mocy 20 W to solidne urządzenie. Duża moc znacznie skraca czas grawerowania i cięcia. Układ wspomagania powietrzem to dodatkowy atut. Super sprawą jest też dołączenie zestawu naprawczego. Są tu dodatkowe uszczelki oraz zapasowa soczewka. Od razu po zakupie możemy też przystąpić do pracy, gdyż mamy dołączone materiały do grawerowania i cięcia. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!